Dobry, dobry wieczór. Akwarysta niedzielny. No tak, już po zmianach, po przemeblowaniu. Były filmiki, były, co tu teraz zagościło. I co się zmieniło. I do jakich wniosków doszedłem. Od momentu, kiedy moje mirabelki wyfrunęły, znaczy wyszły z tego zbiornika, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, jak dużo zrobiło się drobnoustków. I to nie jest to, że one się rozmnożyły, czy ja dokupiłem, czy coś takiego. One po prostu wyszły z ukrycia. Znaczy tak podejrzewam, no te duże ryby, które tutaj gościły, napędzały im po prostu stracha. No to, że je tam podjadały od czasu do czasu i ganiały To, że od czasu do czasu mi wyskoczył na przykład z sześciu ukośników czy z ośmiu ukośników, zostały mi dwa. Te ukośniki mi wyskakiwały raz na jakiś czas, regularnie tak, raz na 2 miesiące, raz na 1,5 miesiąca. Znajdowałem jednego na podłodze, wysuszonego. Oprócz tego zdarzało się, że pływał któryś z drobnoustków z obżartym ogonkiem. A nawet teraz jest jeszcze jeden jest taki, któremu nie zdążyło odrosnąć, nie zdążyła odrosnąć ta płetwa. No to było dla mnie takie normalne, tak? Ale nie wiedziałem, że tak będą się chowały te ryby po kątach, że ja po prostu no nie wiedziałem, że aż tyle ich mam. No teraz jak, no sami widzicie, no te ryby stoją tu na środku, te drobnoustki, o. Tu. Kiedyś ich tutaj nie było. To samo jest z otoskami. Kiedyś dawno wam tam mówiłem, że zakupiłem sobie tam chyba 4 otoski czy 5 otosków, już teraz nawet nie pamiętam. Nawet nie wiem, ile ich mam, ale teraz te otoski widuję po prostu coraz częściej. Zresztą, o, tu jest jeden. A pewnie gdzieś tu, jakbym się dobrze popatrzył, to bym znalazł jeszcze jednego. Kiedyś bardzo rzadko je widywałem, a nawet się zastanawiałem, czy one jeszcze istnieją. Nie? Zdarzało mi się zobaczyć jednego, ale teraz bardzo często widzę 3. Ciężko mi jest powiedzieć, czy ja mam ich 4, czy ja mam ich 5, bo po prostu nie pamiętam. To samo jest ze zbrojnikami. Zbrojniki niby duże ryby, bo one mają około tam 10-12 cm, ale ja ich nigdy nie widziałem na przedniej szybie przedtem, co teraz się zdarza coraz częściej. Szczególnie przy karmieniu, jak tutaj wiadomo mi to spada tutaj na środek, to jedzenie dla nich nie trafię tam gdzieś tam z tyłu, więc one tutaj wypływają sobie, żerują, po tym żerowaniu przyklejają się do przedniej szyby i no i po prostu są widoczne. No ryby, powiem wam tak, generalnie zrobiło mi się bardzo dużo tych ryb w akwarium, tak? 5 ryb oddałem, 5 dużych ryb oddałem, przyszło 5 małych ryb. Nie wiem, czy je widzicie, bo one są, no to są apisto, więc no to są ryby, które z zarośli, z krzaczorów i tak dalej, więc one się chowają, ale już przy jedzeniu bardzo chętnie wypływają. I tu zresztą sypniemy im coś tam, to wyjdą i będą bardziej widoczne. Zobaczymy, czy muszą poczuć żarełko. O, już są. O, zaraz są spadły. Dobra, niech to tu przymkniemy, żeby nie świeciło. O, proszę, tu jest już jeden. Tu. A, tu jest drugi samczyk. W sklepie zakupiłem niby Apisto Vieita, ale na naszym szacownym forum, ciklida.pl,
wyprostowano mnie, że to nie są Wieity, a to są McMastery. Więc no, dla mnie jeszcze lepiej, bo Wieita jest ciężko dostępną rybą, praktycznie w ogóle niedostępną. Więc, a mam zamiar, znaczy chciałem mieć tutaj dwa haremy, tak? Do tego samczyka McMastery mam dwie samiczki. Do tego betaniata, czy jakoś tak, nie potrafię tego wymówić. Mam niestety jedną samiczkę, ale pan powiedział, że oni będą jeszcze sprowadzać, bo to są dzikie ryby i mieli tam w zamówieniu jeszcze ten, więc też chcę dokupić, może z dwie samiczki dokupię, może jedną samiczkę, bo tu jest parka, tu jest 1 plus 2. Na razie bardzo fajnie się to układa. Tych kryjówek im tutaj narobiłem tyle, zresztą jak widzicie, no tutaj same zakamarki są i krzaczory i korzeniowisko, ale dokupiłem jeszcze takie grotki, dwie. Miałem dwie dla zbrojników, które kiedyś, dawno, dawno temu gdzieś tam kupiłem. No to więc jak je wsadziłem, myślałem, że te groty dla zbrojników. Te groty dla zbrojników to ja kiedyś wsadziłem i te zbrojniki w ogóle w tych grotach nie siedziały. A teraz jak przymeblowałem, jak włożyłem te groty kurna dla Apisto, żeby Apistogramy miały gdzie się chować, znaczy gdzie mi robić te swoje gniazda, no to zbrojniki zajęły te groty i no wiadomo, no taka 5 czy 6 centymetrowa Apisto no nie da rady wygonić zbrojnika 12 centymetrowego z takiej groty. Więc no, dokupiłem te dwie grotki takie, ale nie były tam drogie. Zresztą nie było grot takich typowych do akwarium, tylko były do terrarium, ale sprawdziłem je w wodzie, nie wyrzucają nic jakiegoś tam. Zresztą były dużo, dużo tańsze. Te do akwarystyki, znaczy do akwarium, akwarystyczne, one kosztowały jakieś tam horrendalne, nie wiem, 170 koron czy tam 150 koron, kurde, a te mnie kosztowały tam 30 czy 40 koron, więc tam 12 zł. Z tym, że no tamte były, te akwarystyczne są ceramiczne, a te są plastikowe, nie? Taki plastik jakiś taki tonący, nie pływający, ale tonący. Jak na razie to tak, no jest tydzień, dopiero te ryby mają nawet nie cały tydzień u mnie, więc jeszcze nie mam mowy o jakichś tam zalotach. Poza tym ja się uczę tych ryb, nie wiem czy te parametry, które im tutaj zapewniłem, są akurat odpowiednie. Te Apisto Bitaniata, czy jakoś tak, takoś, to są ryby podobno dzikie. No były drogie, dosyć drogie, kurde, no w porównaniu do tych McMastery, no to kosztowały 2,5 raza tyle, więc no to, czy te dzikie ryby będą, czy te warunki, które ja im tutaj zapewniłem dla tych dzikich ryb, no to czy są odpowiednie? Nie wiem. Obydwa gatunki mają to pH no raczej kwaśne, czy woda jest kwaśna. Lubią wodę kwaśną. Ja tutaj włożyłem do filtrów torf. Zmierzyłem pH, więc pH tak mi się waha. Przed podmianą jest 6,3, 6,4, po podmianie jest 6,6, tak? No, zakres tolerancji tych ryb jest między tam 5,5 a powiedzmy 6,5 czy tam nawet 7, niektóre źródła podają, więc czyli do wody takiej obojętnej. Ja myślę, że te 6,3, 6,4 czy tam 6,5, no dla mnie jest ważne, żeby nie było dużych skoków pH, tak? Znaczy ja tak uważam, że no, to szkodzi rybom i to ryby jak gdyby stresuje. No popełniłem i jeden błąd popełniłem, bo te kirysy pstre u mnie, które tutaj widzicie teraz sobie tutaj buszują, no one się stały tutaj takimi potworami, no poza zbrojnikami,
Ale zbrojniki są raczej, jak widzicie, no, pochowane po tych grotach, tam w korzeniach gdzieś się pochowały. A te kirysy pstre tutaj buszują, bo one się zrobiły teraz bardzo duże. To są jedne z, po zbrojnikach, to są największe ryby w tym akwarium. Najpotężniejsze, może nie wielkościowo, bo wielkościowo mają, długościowo mają powiedzmy tyle samo co te apisto, ale no, ten kirys jest jednak potężną rybą przy takim apisto. I ja myślałem przy tej mojej przebudowie, żeby je odłowić i tam wrzucić sobie do 60, żeby tam sobie, kurna, one są trzy tylko, tak? Żeby tam sobie buszowały w tej 60, ale mówię, dobra, niech zostaną. No i trochę te kirysy pstre, no tutaj te stresują mi to apisto, bo ten kirys też nie jest, chociaż no jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby tam wpływał do groty, ale próbowałem wpływać do tych grot, szukając pokarmu, i więc no boję się, że jak będzie dojdzie do tarła, że po prostu nie, te apisto nie obronią tej ikry przed takim kiryskiem. Tak, wyłów teraz. No, teraz jest łatwo powiedzieć, przy takim zagęszczeniu i takiej aranżacji, jak ja mam, no powiedzmy aranżacji, bo to, wiecie, ja nad tym za długo nie myślałem. Ja po prostu powrzucałem korzenie tak, jak kurna mi się wydawało, że jest dobrze. I tyle. Poprzesadzałem rośliny z prawej strony na lewą i jest ok. Więc przy takiej aranżacji teraz wyłowienie czegokolwiek z tego akwarium jest mission impossible. To ja wam mówię szczerze, bo jak wyławiałem mirabelki, duże ryby, prawie 20-centymetrowe, więc no ciężko takiej rybie się było ukryć, a takiej rybie 10-centymetrowej czy tam 7-centymetrowej, to ona mi wejdzie gdzieś w jakąś szczelinę. No musiałbym wywalać wszystko, wszystkie korzenie, większe kamienie, wszystkie te kryjówki, które porobiłem, musiałbym rozwalić to by była kolejna rewolucja i tylko niepotrzebne stresowanie. Więc na razie zostawiam to wszystko tak jak jest, obserwuję ryby, uczę się tych dwóch nowych gatunków, które mam. Kupę fajnych obserwacji jak na razie. No ryby się aklimatyzują. No. Co tu więcej gadać? Dobra, no tyle. Akwarium wygląda tak, jak wygląda. Pewnie byście chcieli zobaczyć 60, ale o 60 nakręcę osobny filmik, bo chyba mi przechodzi rośliniak. Raczej jestem rybiarzem i fajnie, ładnie wygląda, rośliny fajnie rosną, fajnie się to wszystko tam ogląda i... ale jednak, no nie mam zacięcia, Taki, ja, to, takie akwarium, jak teraz widzicie, to jest mój żywioł, tak? Tutaj mogę siedzieć pół godziny, czy tam godzinę przed takim akwarium i patrzeć i tu mi się nie nudzi. Przed tym rośliniakiem pójdę, popatrzę, aha, no, znowu, kurna, trzeba ciąć. I już mi jak na samą myśl cięcia tego trawnika tam, kurczę, znowu i wybierania tego potem po tym cięciu tego, jak mi to przychodzi do głowy, to tak mi się troszeczkę odechciewa. Dobra, nie marudzę, do usłyszenia, trzymajcie się, hej!